Ja, siemanko mordeczki, bardzo miło mi was przywitać w kolejnym odcinku Reakcji Sztosa, na którą serdecznie zapraszam. Białas i Reto, Piekło, to jest oczywiście nowy singiel z klipem od Białasa, który wziął się po prostu za pracę, gdzieś tam po cichu nagrywał swoją następną płytę, która okazała się wsparciem dla Bonusa. Już tam wcześniej były jakieś single, jakieś tam były ruchy takie malutkie, był jakiś tam singiel z klipem, z Paluchem, później coś, jakaś była cisza i teraz zaatakował tuż przed końcówką tego naszego roku pięknego, bardzo ciężkiego. Dobra, trochę tutaj za mocno wjeżdżam, także Białas i Reto, Piekło w mojej reakcji, sprawdzamy to. Jak jesteście na kanale, to dawajcie łapkę w górę i lecimy. Ciemna strefa, okej. Diabła zakręciłem i rządzę. To nowy początek ludzkości. I pomimo tego, że błądzę, nawet Bóg nie może mnie sądzić. Jak przez piekło przechodziłem, to mi było trochę ciepło, no i tyle. Jak przez piekło przechodziłem, to mi było trochę ciepło, no i tyle. Diabła zakręciłem i rządzę. To nowy początek ludzkości. I pomimo tego, że błądzę, nawet Bóg... Bicik taki samurajski klimat, jakieś samurajskie takie, nie wiem, czy to wiolonczele jakieś. I w ogóle śmiesznie ten refren, że nie kończy się znowu tym samym, tylko znowu jest zacięcie tego wersu ty. No jest to na takim nowoczesnym patencie. W ogóle to jest mega, mega dziwne. Wiadomo, że Bonus tam ostatnią swoją płytę mega zrobił też taką nowoczesną, ale też tak dziwnie się patrzy, że to jest taki new school typowy właśnie na kanale u Bonusa. No i tutaj Białas i Zreto, chociaż w sumie współpracował też Bonus z Zreto wcześniej. Dobra, sprawdzamy dalej, co w tym teledysku. Ty może mnie sądzić. Jak przez piekło przechodziłem, to mi było trochę ciepło, no i tyle. Jak przez piekło przechodziłem, to mi było trochę ciepło, no i ty. W piekle byłem jedną nogą, bo jechałem sobie, kurwa, typie przez nie hulajnogą. Znam dziwkę, co diabłu doprawiła rogi. Wiem, że nic nie znaczy jej słowo i jaki celebryta do niej przychodzi. A może to nie dziwka? Może się posłyszałem złym słowem? To inzjonistka, pozdejmuje majtki przez głowę. Znowu zgięta w pół, jakby dostała na wątrobę. Chodź! W piekle mnie nie ma już, to nie stałem się aniołem. Chodź! Dawnego Białasa już nie ma, dzisiaj mogę zatańczyć na jego grobie. I proszę, nie pierdol mi o starych czasach, jak możesz, bo nie jesteś archeologiem. To ja tu tworzę historię. Raz spojrzałem diabłu w oczy i już nie podchodzi do mnie. Diabła zakręciłem i rządzę. To nowy początek ludzkości. I pomimo tego... Grubo. Kurde, w ogóle to wejście, gdzie była taka chwila takiej ciszy i ten beat leci i czeka się na tą puentę. I czasami jest tak w jakichś kawałkach amerykańskich albo właśnie w polskich, parę razy na pewno to się zdarzyło, że później był jakiś suchar, nie? Albo właśnie był punch, który tak za bardzo nie przypasował. A właśnie tutaj Białas to zrobił zajebiście, bo zajebiście to skończył i mega mi się podobało to wejście. I to jest Ameryczka w chuj. Tak jak ta cała zwrotka. Uważam, że dużo ogólnie chyba najlepsza z tego co się pojawiło. Na pewno lepsza od tej poprzedniej zwrotki z kawałka z Sokołem. Że błądzę, nawet Bóg nie może mnie sądzić. Jak przez piekło przechodziłem, to mi było trochę ciepło, no i tyle. Jak przez piekło przechodziłem, to mi było trochę ciepło, no i tyle. Diabła zakręciłem i sądzę. To nowy początek ludzkości. I pomimo tego, że błądzę, nawet Bóg nie może mnie sądzić. Jak przez piekło przechodziłem, to mi było trochę ciepło, no i tyle. Jak przez piekło przechodziłem, to mi było trochę ciepło, no i tyle. Wchodzę w to w ciemno, dlatego daję ogień, żebyś kurwa mnie widział. Życie się toczy, a ty ciągle szukasz Syzyfa. Biorę sprawy w swoje ręce, ty tylko czekasz z widelcem. Nie poproszę, tylko wezmę. Wrogowie mi grożą piekłem. Niektórzy fani mi biorą łeb. Sam chciałem ten owoc zjeść, więc teraz go będę jadł razy 666. Życie to bal, a ja się balu nie boję. Upiekła bram, diabeł poprosi o wodę. Reto też tutaj sobie wchodzi po prostu po swoje. Jakby on nie ma żadnej...
nie ma żadnego jakiegoś... Na pewno było tak, że Reto dostaje beat od Białasa i od razu, kurde, napisał, nagrał i to tak czuć, że to jest taka mega fresh zwrotka. Hej! Dość mam już tego politycznego pierdolenia! To was, kurwy, trzeba zamknąć wszystkich do więzienia! Rodzina ma piekło, od widzenia do widzenia! Nie chcemy was tutaj, do widzenia, do widzenia! Diabła zakręciłem i rządzę, to nowy początek ludzkości. I pomimo tego, że błądzę, nawet Bóg nie może mnie sądzić. Jak przez piekło przechodziłem, to mi było trochę ciepło, no i tyle. Zajebiste to zakończenie z tym do widzenia, do widzenia. Wow. Nawet Bóg nie może mnie sądzić. Jak przez piekło przechodziłem, to mi było trochę ciepło, no i tyle. Jak przez piekło przechodziłem, to mi było trochę ciepło, no i tyle. Diabła zakręciłem i sądzę, to nowy początek ludzkości. I pomimo tego, że błądzę, nawet Bóg nie może mnie sądzić. Jak przez piekło przechodziłem, to mi było trochę ciepło, no i tyle. Jak przez piekło przechodziłem, to mi było trochę ciepło, no i tyle. Sztos. Słuchajcie, to jest z tych wszystkich singli według mnie najlepszy i broni się wszystkim, bo nawet jakiś taki klip jest dosyć taki spójny i najbardziej mi się z tego wszystkiego podoba, bo wydaje mi się, że to nie jest jakieś takie nachalne, tylko to jest właśnie takie wkurwienie, które jest gdzieś w nich, jakby wychodzi z nich. I jeszcze to zajebiste wejście, co była taka cisza od Białasa, to jest klasa po prostu. Czy czekam na ten projekt? Jeszcze tak nie do końca jestem przekonany. Wiadomo, że sobie sprawdzam to wszystko. Jakoś tak mega nie czekam na ten projekt, ale mam nadzieję, że mnie zaskoczy tak jak ten singiel, bo jest to po prostu klasa światowa. A słuchajcie, co mam być następne w reakcji, to już zadecydujecie wy. U mnie jeszcze w kolejce będzie nowy singiel od Sentino, Hurra, który wlatuje na streamingi dzisiaj wieczorem, więc na pewno się temu przyjrzę i na pewno nagram dla was jakąś reakcję z tego. Jak chcecie, to dawajcie w komentarzu, co ma być następne jeszcze po tym, a ja się żegnam z wami. Pozdro.